Cześć, ja jestem Luke, to jest Call of Duty Advanced Warfare po raz kolejny na waszych ekranach i dziś mam dla was gameplay wyjątkowy, ponieważ udało mi się tutaj wbić swojego pierwszego DNA Bomb w Call of Duty Advanced Warfare. Jestem strasznie zadowolony, szczęśliwy, że mi się to w końcu udało, bo bardzo mocno chciałem wbić ten killstreak, bardzo długo próbowałem, w końcu się tak delikatnie poddałem, kiedy mi to nie wychodziło i zacząłem, jak widzieliście zresztą, wbijać nukleara, ale kiedy po prostu poczułem tego dnia, że czuję się pewnie w tej grze, to od razu wziąłem sobie klasę do wbijania DNA, którą teraz powinniście widzieć na ekranie, przepraszam. No i od razu mi się to praktycznie za drugim albo trzecim podejściem udało mi się to wbić. Naprawdę strasznie się cieszę, że to jest akurat na tej mapie z tej broni, nie z żadnego bala, nie z żadnego akacza, ani nie z żadnego innego najlepszego karabinu szturmowego. I w sumie IMR, którego tutaj używałem, też jest bardzo dobrą bronią, ale jest jeden warunek, żeby nią nam się grało bardzo dobrze. Musimy być bardzo celni, co już zresztą mówiłem w swoim poprzednim filmiku. Kiedy nie jesteśmy celni, no niestety ta broń niezbyt zabija, dlatego że po prostu ona strzela seriami 4 pocisków. No i te kulki nam bardzo szybko wylatują z magazynka, bo szybkostrzelność tej broni też jest całkiem spora. Ale kiedy za to celować umiemy bardzo dobrze, to naprawdę ta broń jest bardzo mocna w tym momencie w naszych rękach. Akurat tutaj moja celność niezbyt była dobra, więc tutaj w wielu sytuacjach miałem dosyć dużo szczęścia, ale ogólnie ważne jest to, że wbiłem DNA. Niestety ten mecz, już tutaj wam zaspoileruję, jest dosyć defensywny i dosyć słabe jest to, że tutaj przegrałem, no niestety, ale to jest pierwszy DNA Bomb, także musicie mi wybaczyć. Co do klasy, słuchajcie, jest to już, tak jak już mówiłem w poprzednim swoim filmiku, wersja IMR-a, która nazywa się Hasshet, nie mam pojęcia jak to się wymawia. Ta wersja ma wbudowany po prostu tłumik, no i miałem do tej broni też kolbę oraz ergonomiczny uchwyt. Jest to najlepszy setup do tej broni, do tej akurat wersji, jaki znam, ponieważ jak wiadomo, celowanie szybkie jest bardzo ważne, tak samo jak poruszanie się podczas celowania, także dlatego mam tutaj kolbę i ergonomiczny uchwyt. Ten tłumik tutaj akurat nie powoduje nam po prostu zużycia punktu klasy, co jest bardzo fajne, dlatego też tutaj mam aż 5 perków. W pierwszym slocie atutów mam skrytość i wagę lekką, w drugim slocie mam peryferia, w trzecim slocie mam tłumik egzo oraz padlinożerce. Jeśli chodzi o serię punktów, czyli score streaki, naprawdę tutaj to jest chyba najlepszy setup do wbijania DNA, jaki znam. Przynajmniej na PC-cie i dla mnie to jest jakby najlepszy setup, ponieważ mam tutaj UAV za 850 punktów. W tym UAV mam dodatkowe punkty za asysty, wykrywanie zagrożenia, żeby było przeciwników widać przez ściany, oraz dodatkowy czas, żeby te UAV działało nam dłużej. Jest to bardzo fajny setup, ponieważ wielu ludzi widzimy przez ściany. Jak nie widzimy ich przez ściany, to zazwyczaj widzimy ich na radarze, a jeśli nie widzimy ich po prostu tu i tu, no to niestety mamy pecha. Jak już bijemy te UAV, to praktycznie mamy pewne, że wbijemy też cyberatak, który tutaj mam za 950 punktów, czyli 100 punktów więcej. W tym cyberataku mam 2 razy dodatkowy czas oraz dodatkowe asysty. No i ten dodatkowy czas dwukrotny i asysty powodują jeszcze szybsze wbijanie UAV, czyli to tak nam się coraz bardziej napędza. Kiedy zabijamy podczas tego, jak mamy streak, kiedy zdobędziemy ten cyberatak, kiedy teammate'i też tam nam dosyć dużo zabijają, no to wbicie drugiego UAV jest już dużo łatwiejsze niż wbicie tego UAV pierwszy raz, także bardzo fajna klasa, polecam wam bardzo też broń IMR, jeśli potraficie dobrze celować. Jeśli nie potraficie zbytnio celować, to no niestety nie polecam tykać wam tej broni, ani nawet ARX-a 160, ponieważ możecie mieć problemy z zabijaniem przeciwników. Jeśli chodzi o klasę, to by było na tyle. Dzisiaj chciałem porozmawiać między innymi troszeczkę o DNA Bomb, bo nikt nie mówił, o co chodzi z samym DNA Bomb, jak ona działa i tak dalej. DNA Bomb, jak wiadomo, jest to broń biologiczna i słuchajcie, jest to tak zwana Manticora, jak zresztą słyszycie podczas zdobywania tego killstreaka i podczas używania Tutaj ten koleś nam mówi friendly Manticore incoming. Manticore, nie DNA Bomb, tylko Manticore. Manticore jest to właśnie taka specyficzna broń biologiczna, która została zaprojektowana tak, aby po prostu docierała do konkretnych genotypów. O co chodzi? Chodzi o to, wydaje mi się, że żeby ona po prostu zabijała tylko i wyłącznie przeciwników, więc po prostu jakby wykrywa te genotypy tych przeciwników i po prostu ich zabija wszystkich, a po prostu genotypy teammateów zostawia jakby w spokoju i po prostu przez to teammateci nie giną. Po prostu te genotypy nie są przez tą bombę wykrywane. Ja to tak po prostu widzę, z tego co wiem, Manticora jest to broń właśnie biologiczna, która również była gdzieś tam w single playerze, była wymieniana, była pokazywana, ale ja niestety w single playera jeszcze nie grałem, ale mam zamiar oczywiście, także nie będę się na ten temat więcej wypowiadać. Jeszcze chciałem powiedzieć parę słów o najnowszym patchu, słuchajcie, który wyszedł na Xboxa One oraz na PlayStation 4. Bo widziałem, że tam dosyć sporo fajnych zmian zostało wprowadzonych, ale też sporo zmian mi się niestety nie podoba i tutaj wam powiem o tych zmianach, które mi się nie podobają, ale oczywiście o patchu wypowiem się dopiero wtedy, kiedy wyjdzie już na PC-ta, kiedy już sobie go przetestuję sobie tutaj te zmiany, które zostaną wprowadzone i wtedy się postaram na ten temat więcej wypowiedzieć, bo na razie nie wiem po prostu jak ten patch po prostu dokładnie wpłynął na rozgrywkę. Z tego co wiem, to niestety nie znerfił Bala, bo Bal jest nadal OP, troszeczkę jest słabszy, ale nadal jest najlepszym karabinem szturmowym w tej grze, co mi się niestety nie podoba. Nie podoba mi się również zmiana w SMG, ponieważ większość SMG dostało buffa, czyli ma większe obrażenia, zasięg i tak dalej, to jest spoko, ale na przykład SMG, które się nazywa SAC 9 chyba, czyli te Akimbo, to już była dosyć przegięta broń przed patchem, a oni dodali jej jeszcze większe obrażenia, no to ja po prostu nie rozumiem tej zmiany. Strasznie mnie to martwi, bo Akimbo teraz na PC-cie nawet przed patchem jeszcze kosi, no a po patchu to będzie chyba jeszcze bardziej kosić, co mnie strasznie boli. Słyszałem, że ASM1 w końcu jest grywalnym SMG, bo to jest SMG, które ma największe obrażenia, ale małą szybkostrzelność, no i niestety niezbyt ono kosiło. Tutaj się uciszam, bo zaraz będzie DNA Bomb, którego wbiję i chcę, żebyście po prostu posłuchali tego wspaniałego, soczystego dźwięku. Jak widzicie, naprawdę bardzo się cieszyłem, kiedy w końcu mi się udało te DNA pierwsze wbić, naprawdę byłem mega szczęśliwy, później nie mogłem chyba przez pół godziny grać, bo tak mnie po prostu, taką adrenalinę miałem we krwi jeszcze, że po prostu, nie wiem, nie potrafiłem celować, nic nie potrafiłem robić, także zrobiłem sobie przerwę, tutaj jak widzicie wynik dosyć ładny. Wracając do tematu, patch średnio mi się podoba, nie podoba mi się, że nic nie robią z połączeniem ani z base, jak to się mówi? Skill based matchmaking. Mam nadzieję, że to w końcu usuną, bo to jest moim zdaniem zbędne. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten gameplay. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tutaj po raz pierwszy was poproszę o kliknięcie łapki w górę, bo po prostu naprawdę dużo czasu mi zajęło wbicie tego pierwszego mojego DNA. Naprawdę jest to kurewsko trudne dla mnie do wbicia. Dla mnie wbicie jednego DNA jest tak trudne jak wbicie powiedzmy 5 campstrike'ów czy też 10 łabów nawet w MW3. Naprawdę bardzo trudne, tym bardziej, że na PC-cie, jak wiecie, używanie klawiatury i myszki jest 100 razy łatwiejsze niż używanie pada, więc tutaj nawet nubki na PC-cie potrafią dropshotować, potrafią skakać, potrafią unikać strzałów i potrafią robić wiele różnych rzeczy, takich jak używać brofista, czyli tej pięści. Naprawdę jest to strasznie frustrujące, bardzo trudno jest wbijać DNA, nawet na nubkach. Tutaj miałem KD, jeśli ktoś był ciekawy, około jednego, niecałe jeden, także na takim KD nawet jest bardzo trudno wbić w tej chwili DNA Bomb. Dobrze, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, oceńcie film, czyli kliknijcie łapkę w górę, bardzo was o to proszę, ponieważ tak jak mówiłem, naprawdę sporo czasu dla Was poświęciłem, żeby wbić te DNA Bomb właśnie. I z tego co wiem, co mi Grafok mówił, chyba jestem pierwszym polskim PC-owym youtuberem, który wrzucił po prostu DNA Bomb na swój kanał. Z tego co wiem, nie jestem pierwszym, który wbił, bo Szas mi mówił, że wbił chyba z 6 albo 7 już DNA Bomb, tylko że po prostu on zawiesił w tej chwili kanał, więc nie wrzucił żadnego gameplaya z tym DNA Bomb, także ja jestem pierwszy, mam nadzieję, że jestem pierwszy. Jeśli nie jestem pierwszy, to dajcie mi w komentarzach znać i chętnie zobaczę po prostu od kogoś innego PC-owego DNA Bomb. Dobrze, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych filmikach. No i cześć!